Witam Państwa bardzo serdecznie. Niestety zdarzyła się rzecz tragiczna. Otóż dzisiaj sobie przechodziłem końcówkę kampanii, czyli misję od 33 do 40. I pięknie sobie wszystko robiłem, tak jak leci, według sztuki, że tak to ujmę. Gdzie miałem te ikonki po prawej, tak, nie wiem czy je widzicie, w sumie pewnie ich nie widzicie. Od NVIDIA Experience, które pokazują mi, że właśnie jest, trwa nagrywanie oraz czy mikrofon jest widoczny, czy nie jest widoczny. Więc nagrywałem i grałem sobie tak jak zwykle. Po czym na samym końcu, jak już wszystko ograłem i zapisałem plik, zorientowałem się po oglądnięciu właśnie odcinka, tak jak teraz to robię, że dźwięk z mikrofonu się jednak nie nagrał. Więc to, co teraz opowiadam, to będzie po prostu oglądanie własnego siebie na samym końcu, bo chcę tylko sobie dopowiedzieć to, co chciałem powiedzieć po zakończeniu kampanii, bo wydaje mi się, że chyba duża część osób czekała po prostu na podsumowanie krótkie. I powiem tak, jak nie chcę wam się oglądać bez mojego pierdzielenia głupot, no to nie oglądajcie odcinka od 33 do 40. Serdecznie za to przepraszam. Niestety życie jest przewrotne i płata nam najbardziej rozmaite figle. No ale niestety jest jak jest. Ja to i tak wrzucę, bo może ktoś tam będzie miał problem, na przykład jak przyjść lise albo coś takiego, no to tam sobie coś podpatrzy. Ale. Po zakończeniu kampanii i tak dalej, doszedłem sobie do momentu, w którym opisywałem wszystko, co mój bohater osiągnął. I tutaj wam odpalę w sumie to tylko po to, żeby przypomnieć to, co chciałem powiedzieć, a się nie nagrało. Więc przejdźmy sobie do pierwszej rzeczy, którą ja sobie chciałem tutaj opowiedzieć. Jakie mieliśmy premie? Premie mieliśmy wszystkie. Jest to oko węża, które zwiększa plus 2 do zasięgu widzenia wszystkich oddziałów. Pustynny wiatr, który zwiększa atak speed naszej postaci o 50%. Odłamek kryształów snów, czyli MVP całej kampanii, który zwiększa regenerację mana, przyspiesza ją po prostu. Kamień wszechleczenia, odporność na choroby, w miarę ok. Szczególnie na orków się przydało, bo orkowie jednak dużo mają tych chorób, więc tutaj jak najbardziej. Kolejny był czerpią Bartonii, kolejna prędkość ataku 50%, co jest także absolutnym bangierem, nawet jak dla maga. Rumak Strarg plus 3 do szybkości ruchu, też bardzo fajna rzecz. Jaja Gryfów tu akurat totalny useless, nie podobało mi się i tak dalej. Żyła Mitrilu plus 10 pancerza twojego bohatera, też bardzo dobra rzecz, jak najbardziej polecam. Skóra Rzymia Mrozu już troszeczkę mniej, bo to jednak odporność na zimno się rzadko przydaje, mało jest wrogów zadających obrażeń od zimna, ale lepsze to niż nic. Pierwszy, drugi, trzeci klucz do żelaznej fortecy. Ręka Sarteka, która daje plus 8 do walki, przydała się, bo dzięki temu bohater był w stanie walczyć ze słabszymi piechotami, więc to jak najbardziej było w porządku dla mojej postaci. No i Order Selenti plus 6 do morale, czyli coś, co bardzo pomogło walczyć moim jednostkom. Więc te premie tutaj eleganckie, podobało mi się. Następnie przeszedłem do tego, jakich mieliśmy sojuszników. Sojusznicy nasi to byli barbarzyńcy, minotaurzy, orkowie, wysokie elfy, mroczne elfy, leśne istoty, imperium, brój oraz zaraza. Jako przyjaciele mieliśmy leśne elfy, mroczne krasnoludy i demony, neutralne rycerze nieumarli Sarathi. Co ciekawe, byłem w stanie mieć jako sojusznika imperium grając Sarathi, co jest dla mnie nieprawdopodobne. Więc po prostu chyba lubili mojego bohatera i odłamiaszczuro ludzi mojej grupy i tyle. Ale bardzo fajnie, bardzo mi się to podobało. Polecam cieplutko. No i wrogowie krasnoludy, no to akurat, no, krasnoludy to wiecie. Statystyki mojej postaci. Siła 6, zręczność 12, inteligencja 32, charyzma 16. Prawie 60 tysięcy punktów doświadczenia i 47 poziom. Ze statystyk bez itemów to jest walka 10, szybkość 15, życie 248, obrażenia 16, zbroja 6, odporność 12. Tutaj tylko pragnę przypomnieć, że nie są zastosowane ani te bonusy specjalne, ani przedmioty w tych statystykach. Następnie mieliśmy umiejętności, czyli 37 do piromancji, 10 do magii trucizn, 1 do magii tajemnej, 1 bieganie, 1 rytuał, 1 władca węży. Więc tutaj piromanta z krwi i kości.
Następnie tytuły, jakie mieliśmy: 112 stoczonych bitew, 107 wygranych, jedna się... To jest ten crash, co był chyba tam w 38 odcinku albo coś takiego. Ale to walić, jak ktoś oglądał, to będzie wiedział. 167 zabitych bohaterów, co pokazuje, że najczęściej te mapy to jednak 1 na 1. Rzadko jeden, znaczy rzadko, rzadziej 1 na 2 czy 1 na 3, ale w sumie też dość często zdarzały się mapy, gdzie bohaterowie się zabijali nawzajem, więc jednak zmienia moją opinię, teorię i w ogóle. 13 110 zabitych jednostek, 18 smoków zabitych, 7 tytanów, 67 ukończonych misji, co jest bardzo małą ilością w porównaniu na przykład do Warolda 2, w których robiłem to w kampaniach, i 1717 rzuconych czarów. Dalej, ze świty chciałem tylko bardzo pochwalić, że Tarn, król Minotaurów, jest po prostu bohaterem tej kampanii. No i zaraz za nim, znaczy takie zaraz, no daleko za nim, ale jednak wciąż na podium, Ragnar, lodowy smok. Z przedmiotów chciałem pokazać, jakie miałem przedmioty, czyli korona Tiatisa, która dawała nam 75% regeneracji many i 20% doczarowania, czyli absolutnie bardzo dobry przedmiot dla magów. Następnie mieliśmy sztandar czarodzieja, 25 zasięgu czarów plus 10 doczarowania, najsłabszy z moich itemów. Potem toga arcymaga, 10 odporności na magię, 40 regeneracji many procentowo i 20% czarowania, bardzo dobry item. Różdżka mistrza, dosłownie item mistrzowski, zwiększa obrażenia i zamienia na obuchowe, co dla maga jest chyba jednym z najlepszych typów obrażeń, bo ogłuszenie po prostu zadaje bardzo dużo obrażeń, jak trafisz kogoś, nie musi mieć dużo walki ani nic, po prostu ogłuszenie jest bardzo dobre. Plus 30 obrażeń dla przeciwzłym istotom, to też jest w porządku, no i przede wszystkim podwaja regenerację many, co jest absolutnym kozakiem. Zasięg zmniejszenie kosztu czarów o 20% i zasięg czarów 50%. Harfa leśnych istr jest najsilniejszy item dla maga, jaki był w tej kampanii dla mnie dostępny, ze względu na to, że grałem piromantą. Nie jakimś przywoływaczem, nie tego, tylko piromantą. Więc zasięg czarów i obniżenie kosztu czarów, absolutny banger. Koszt czarów zmniejszony jest dobry dla każdego maga, ale jeszcze 20% do używania piromancji plus 50% zasięgu to jest absolutny bangier. Pierwsze licza, czyli potraja regenerację życia plus 60 punktów życia i 15% regeneracji many, absolutnie piorunująco mocny przedmiot, polecam każdemu. No i jeszcze słabiutkie buty. No to buty były najsłabszym itemem, potem sztandar. W każdym razie elegancko. Potem patrzyłem, jakie zdobyliśmy zestawy. Mieliśmy cały zestaw Tiatisa, czyli kulę, różdżkę, tą togę, no i oczywiście koronę. Następnym zestawem artefaktów, jaki mieliśmy, to dary pierzastego węża, te na dole po prawej zielone. No i mieliśmy artefakty, dwie kule Eterii, ta kula na zdrowie i rzucanie zaklęć oraz tarczę chaosu i sztandar Lysei. No i oczywiście jeszcze runiczna zbroja Skor. Pragnę przypomnieć, że w tym momencie, jak ogrywałem sobie, to się zatrzymałem na chwilę i mówiłem, że chciałbym ogólnie kiedyś sobie zagrać właśnie Imperium pod morale z zaginionym sztandarem Lysei i z dwoma kulami Eterii, dzięki czemu osiągnąłbym pułap na dzień dobry 32 bonusowych morale. Tak? Dobrze pamiętam? Tyle ta kula daje? Nie, więcej! 40 morale na dzień dobry, więc te jednostki wtedy były tak piorunująco mocne, dodatkowo klasa handlarz i granie pod najemników. No ale to już tyle. Następnie na samym końcu, już po zakończeniu kariery, powiedziałem tylko jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza, że następną kampanią nie wiem, co będzie. Zobaczymy, na co mnie najdzie ochota. Na pewno sobie teraz zrobię jakąś dłuższą przerwę i od nagrywek, i od streama, jakiś jeden, może nawet dwa dni. Ale wy nie zauważycie pewnie różnicy, bo i tak za ten czas to będę powolutku wrzucał to na YouTube Sony wszystko. A druga sprawa, że nie będę wiedział jeszcze, w co grał. Zobaczymy, na co mi najdzie ochota. Może być dosłownie wszystko. A! I jeszcze na koniec, takie zwieńczenie kampanii Warold Battle Cry 3. Pewnie coś, na co wszyscy czekają. Coś, o czym się parę razy wypowiedziałem w ciągu tych ostatnich 7 walk, 7 regionów, ale niestety nie nagrało mi się, to, że zauważyłem, że w trójce te 4 dodatkowe rasy, czyli Imperium, Rój, Sarathi oraz Władcy Plagi, widać, że byli robieni na szybko.
że nie zostało to dopieszczone tak jak w dwójce. I to nie chodzi mi o to, że te postacie są źle zrobione albo zamysł jest zły. Nie, 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 nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że wygląd graficzny tych jednostek oraz animowanie tych jednostek, jak one walczą, jak się poruszają, jakie robią efekty specjalne, no niestety według mnie pozostawia bardzo dużo do życzenia. Szczególnie właśnie te ci jaszczuroludzie, czy te hydry pokraczne, co się ruszały i się gibały na wszystkie strony jak trzcina na wietrze. No a creme de la creme, najlepszym przykładem tego był na samym początku kampanii Iriki, co go widzieliście. Jak on pokracznie po prostu wyglądał. Bardzo pocieszny, fajny model, fajny zamysł, że jest wielki król jaszczuroludzi, ale to jak on się poruszał, jak atakował, no niestety bardzo pokracznie to wyglądało. No i co? Jedną ostatnią rzecz na sam koniec pragnę powiedzieć, że cóż, niestety bardzo mi przykro, że się nie nagrał ten dźwięk z ostatnich 7 regionów, bo się nagadałem. I w niektórych momentach nawet o ciekawych rzeczach, no ale niestety życie jest przewrotne. No nic, jak wam się chciało oglądać ten bonus na samym końcu, to gratuluję. Ja się wymeldowywuję i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać w przyszłości. Życzę państwu miłego dzionka, serdeczne papatki, hejcia.